Proszę bardzo, radny Gregorowicz. Szanowny panie przewodniczący, szanowni zebrani, chciałem zabrać głos nie tyle w odniesieniu do informacji, które nam przedstawiono, ale w odniesieniu do punktu, który był przewidziany w programie obrad, czyli generalnie o tym związku komunalnym gmin ziemi lubartowskiej i tym, co ten związek zamierza zrobić. Ja uważam, że sprawy idą w złym kierunku. Jako delegat szanownej rady czuję się w obowiązku was o tym poinformować i zacznę od tego, że zaczynam się zastanawiać, czy mój udział w tym związku jako delegat tej rady ma dalszy sens. Uzależniam ten sens no nie tylko od waszej woli, która jest główną wolą, ale również od siebie. I zaczynam wątpić, czy jakikolwiek tam udział da jakiś efekt, który według mnie przyniesie korzyści dla miasta. Prawdopodobnie nie jestem w stanie reprezentować państwa interesów w taki sposób, który uważam, że byłby słuszny. Mianowicie mam dwa zastrzeżenia co do realizacji sortowni i na tym się chcę skupić. Otóż uważam, że w przestrzeni publicznej nie ma tych informacji, które są właściwe i które pokazują bieg spraw w rzetelnym, we właściwym świetle. Mianowicie zacznę od, wydawało się drobnej sprawy, ale według mnie no chyba jednym z głównych, a mianowicie kwestii własności gruntu, na którym zamierzamy to sortownię zbudować. Ja pamiętam, a brałem udział od początku w aparacie czy w ruchu oporu przeciwko lokalizacji starej sortowni na ulicy Lipowej i podtrzymuję ten swój udział, to było słuszne, ale przeniesienie kilka lat temu lokalizacji sortowni do Wólki Rokickiej jest też obarczone kto wie, czy nie większymi problemami. Mianowicie jednym z dwóch problemów, które ja widzę, to jest kwestia własności gruntów. Otóż, proszę państwa, ankieta na temat tego, czy ma być budowana sortownia na Lipowej, to odbyła się w październiku roku 2011. Czyli już wtedy formalnie było wiadomo, że sortownia nie może być budowana na ulicy Lipowej. A przypominam, że władze, które wtedy objęły jakby stołki w Rybartowie, zostały wybrane jeszcze w listopadzie roku 2010 i te władze już wtedy zapowiadały, że nie zgadzają się na to lokalizację na ulicy Lipowej. Więc nie rozumiem, dlaczego do dzisiaj nie załatwiono kwestii własności gruntu pod przewidywaną budowę sortowni. Proszę państwa, miejsce, gdzie ma się budować sortownia, jest obarczone taką wadą, że przez środek tego terenu, gdzie sortownia ma być zaprojektowana i zbudowa, przebiega grunt, na którym tej budowy się nie przewiduje. Żeby nie być gołosłownym, proszę państwa, to ja pokażę mapkę, ona leży na moim biurku, można ją puścić obiegiem, jeśli ktoś chce zainteresowany. Proszę bardzo, teren zielony to jest teren przewidywanej lokalizacji budowy sortowni w Wólce Rokickiej. Składa się od obszarów A i B, ma kształt jajka, tak można powiedzieć, wielkanocnego mniej więcej. W środku przez praktycznie większą siedzibę przebiega działka wykupiona przez właściciela, który do tej pory nie wyraził zgody i nie dogadał się z władzami związku, żeby tam zbudować sortownię. Powiem więcej. Związek uznał ten fakt i nie planuje budowy sortowni na tym terenie. Tutaj jakby cytuję program funkcjonalno-użytkowy, który znajduje się na stronie internetowej związku, strona 7, mówi się wyraźnie, że planuje się lokalizację zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek ewidencyjnych numer, są wymienione numery 1050 przez 1, 1051 przez 1, 1051 przez 2, 1053 przez 1, 1054 przez 3, 1055 przez 2, 1055 przez 3, 1057 przez 1, 1058, 1061 przez 1 i 1067 przez 1. Działka wymieniona jako kreskowany czerwonymi kreskami teren to jest działka 1060 przez 1. Czyli widzicie, wyjęto ją z opracowania i z tego wynika, że zamierza się zaprojektować i zbudować teren,
sortownie na terenie, który się składa z dwóch działek, które do siebie nie przystają. Właśnie nie przystają funkcjonalnie, więcej nie jest możliwa komunikacja wewnętrzna, żeby się dostać z jednego punktu A, z jednego obszaru budowy sortowni do drugiego, trzeba wjechać poza sortownię, objechać naokoło płotu i z drugiej strony dostać się do obszaru B. Bądź odwrotnie. Więc proszę Państwa, zastanawiam się, dlaczego tak się stało. Powtarzam. Rozumiem, że nowy właściciel zakupił tę działkę, no prawdopodobnie w celach spekulacyjnych i prawdopodobnie postawił tak duże warunki władzom związku, że te słusznie prawdopodobnie nie zgodziły się na te warunki. Ale pytam, przecież już od kilku lat tak sortownie było wiadomo, że tam będzie zakazywane. Dlaczego ten nowy właściciel zdążył, można powiedzieć, podkupić czy uprzedzić władze związku i odkupić od starego właściciela? Przecież ten ważny właśnie, to jest istotne, ciekawe jaka to będzie data, kiedy ten nowy właściciel kupił tę działkę. Moim zdaniem kupił w roku 2014 albo 2013, czyli kilka lat od momentu podjęcia decyzji o lokalizacji, więc się zastanawiam, dlaczego ktoś w imieniu związku nie kupił wcześniej tej działki. I dzisiaj powtarzam, czy ktoś z Państwa zamierza budować cokolwiek, zakład pracy, który znajduje się na dwóch odrębnych działkach? No przecież to uważam co najmniej za niedopatrzenie, za działanie nieprofesjonalne. Przed tą sesją, czy wcześniej, jakby padła uwaga, żeby prowadzić tą dyskusję w sposób kulturalny. Ja nie wiem, dlaczego ona padła, ale skoro padła, to kulturalny moim zdaniem nie oznacza, żeby omijać przykre sprawy, czy przykre tematy. I moim zdaniem to jest jedna z tych przykrych spraw, która była zamiatana pod dywanem. Do dzisiaj, powtarzam, gmina nie jest, czy związek nie jest właścicielem tej działki, więcej, nie planuje budowy. Więc argumenty typu, że trwają rozmowy, że może się wywłaszczy właściciela i może wtedy się połączy. Proszę Państwa, przecież związek przyznał w tym programie funkcjonalno-użytkowym, że nie planują budowy na tym tej działce, więc strukturalnie sortownia powstanie na dwóch odrębnych częściach. Pytanie po co? To sensu nie ma. Nie ma połączenia komunikacyjnego, funkcjonalnego. Proszę Państwa, koszty w związku z tym znacznie wzrosną. No pytanie dlaczego? Nic innego do głowy nie przychodzi jak to, że zaniedbano swoich kompetencji czy obowiązków i moim zdaniem w odpowiednim czasie nie zareagowano. Wydaje się to przykre i to świadczy o tym, że sortownia nie powinna moim zdaniem w ogóle dojść do skutku w tym miejscu. To miejsce nie jest przygotowane do tego, żeby przynieść taką inwestycję. Druga rzecz, to w świetle samego przetargu. No moim zdaniem trzeba się zastanowić, czy w ogóle jest sens budowy sortowni właśnie w związku z wynikami tego przetargu. Proszę Państwa, kwota, jaką zamawiający przewidział na budowę tą sortownię wynosiła 42 miliony 186 tysięcy złotych. Proszę Państwa, najniższa kwota, jaka padła, to jest 48 milionów 385 tysięcy, czyli o 6 milionów 200 tysięcy. W przeliczeniu na każdego członka związku, a jest ich 54 tysięcy ludzi, to jest 125 zł więcej. Ja mam pytanie. Uczestniczę w bardzo dużej skali, w potężnej, w różnych przetargach od dziesiątek lat już i proszę Państwa, były przykłady, że kwoty uzyskane na przetargu były wyższe niż kwotę, którą dysponuje zamawiający. To były kwoty niewielkie przeważnie, ale skala przekroczenia tego, proszę Państwa, tej kwoty, którą dysponuje zamawiający, jest niewyobrażalna. I jeszcze zastanawiam się, dlaczego władze związku myślą, jakby to sfinansować i jednak podpisać umowę. Według mnie nie ma innego wyjścia, jak unieważnić postępowanie. I teraz jest pytanie. Unieważnić natychmiast i ogłosić nowy przetarg, jeśli jest czas, być może tak. A może jest druga odpowiedź, też równie dobra, albo może lepsza, w ogóle zrezygnować z tej sortowni, dać sobie z tym spokój w świetle zaniechań, błędów, nieprofesjonalizmu, to powiem tak, być może ludzie, którzy się zajmują tą inwestycją, nie nadają się do tego. Może to przekracza ich kompetencje, siły, z jakichś różnych względów. No proszę Państwa, staram się pamiętać o tym imperatywie kultury wypowiedzi, ale proszę Państwa, nic innego do głowy nie przychodzą, jak bardzo miłe słowa, które jednak dotykają tylko z lekka problemu. Ta sortownia jest prowadzona w sposób nieudolny, nieprofesjonalny i szkodliwy zarówno dla władz
i dla mieszkańców Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. W związku z tym w świetle faktów powinna być zaniechana, powinien być przetarg unieważniony i powinniśmy prawdopodobnie zrezygnować i wycofać się z tego związku. Ktoś powie, no przecież jak to się stało, że 6 milionów więcej opiewa na taką kwotę na niższa oferta. Proszę Państwa, ja uważam, że nie ma rzeczy takich jakby w świecie rzeczywistym, że nie ma winnych. Że, albo inaczej, że nie ma odpowiedzialnych. Co odpowiedzialni? Ja uważam, że błąd tkwi w specyfikacji. No według mnie błędne zapisy specyfikacyjne i sposób realizacji tej inwestycji na przykładzie własności gruntu pokazuje, że są przyczyny wymierne, namacalne, które spowodowały, że tak znacznie przekroczono, proszę Państwa, kwotę. No bo po pierwsze, wszyscy wiedzą, że mieliśmy 40 milionów. Ciągle się mówiło o tej przestrzeni publicznej, że mamy 40 milionów. I to rozumiemy, to była wiedza powszechna, inwestorzy też wiedzieli, że mamy tyle pieniędzy. I to mogło być impulsem, że no po prostu dano takie duże pieniądze, że mają forsę w tym związku, więc należy złożyć potężne oferty. Proszę Państwa, ale to jest wyjaśnienie zbyt proste. Według mnie, jak sięgniemy głębiej do specyfikacji, to się okaże, że zaważyły według mnie nieumiejętnie zastosowane, według mnie, zastrzegam się, dwa kryteria dodatkowe oprócz ceny. Pierwotnie to była cena 70%, czas wykonania 15% i warunki techniczne, jakie postawiono przed ofertami 15%, czyli łącznie 30%, dwa inne kryteria niż cena. Na mój wniosek, żeby te kryteria wyeliminować albo zmniejszyć na którymś zwalnym zgromadzeń związku, zmniejszono te dwa kryteria, każdy z nich po 10%, do 20%. Czyli 10% termin wykonania i 10%, proszę Państwa, warunki techniczne. Dla mnie to była tylko kosmetyka i uważam, że jakby rozwiązanie, które przyjęto, były błędne, należało w ogóle zrezygnować z jednego z tych dwóch dodatkowych, proszę Państwa, kryteriów, a trzeci minimalizować. Ja zresztą zgłosiłem we wniosku, który jest zapisany w protokole związku, żeby kryterium czasu wykonania zmniejszyć do 2-3, maksymalnie do 5%. Zmniejszono z 15 do 10. Proszę Państwa, to jest pytanie, jakie skutki? To właśnie moim zdaniem tutaj nie obędzie się bez matematyki na, proszę Państwa, poziomie podstawowym. To powiem tak. Jeśli przyjmiemy, że zamawiający dysponował kwotę 42 miliony 186 tysięcy, to 10% wagi czasu wykonania to jest 4 miliony, proszę Państwa, 216 tysięcy z kawałkiem. Jeśli tak, no to proszę Państwa, to proszę sobie wyobrazić, że jeśli by zamawiający, że jeśli by jeden z oferentów złożył ofertę z czasem wykonania wymaganym pierwotnie w specyfikacji tylko 680 dni, proszę Państwa, i dałby kwotę 42 miliony 186 tysięcy, to drugi z oferentów, który dał kwotę, który dał termin wykonania, proszę Państwa, 580 dni, mógłby zwiększyć tą cenę o 10%, czyli o 4 miliony 216 tysięcy bez jednego grosza, czyli 46 milionów z kawałkiem i by wygrał. Więc proszę Państwa, zastosowanie tego kryterium ceny, jakby czasu wykonania spowodowało po prostu jakby złożenie droższych ofert o 10% w terminie wykonania. A że nie miało sensu to kryterium, to dowodzi potem praktyka, że po otwarciu ofert wszyscy oferenci dali ten sam skrócony termin wykonania. 580 dni. Przy założonym pierwotnie, proszę Państwa, 680 dni. Więc mam pytanie. Po co było dawać to kryterium? Jedynym argumentem, który mi przychodzi do głowy, to jest taki, że on dał podstawę, żeby oferenci o 10% podnieśli cenę, licząc, że inni dadzą wymagane 680 dni, ale, proszę Państwa, przegrają mimo to, no, mimo że o ponad 4 miliony byli, proszę Państwa, tańsi. Tak to wynika z matematyki. To samo jest, proszę Państwa, i praktyka to potwierdziła, że ten kryterium praktycznie jest nieistotny, bo wszyscy dali 580 dni. Ale cena to została wyższa o 4200, proszę Państwa. I teraz drugie kryterium, warunki techniczne. Tam też waga 10%, czyli 4 216 tysięcy i wprowadzono tam jakby punktację, że dodatkowe punkty dostaną oferty jest takie, które na przykład mają wtórny obiekt ciepła w masie śmieci, mają dodatkowy zbiornik na biogaz. No mam pytanie. Po co robić kryterium warunków technicznych, skoro można było w wymaganiach ofertowych napisać,
że sortownia ma mieć podwójny obieg, dodatkowy zbiornik, czy uczynić to jako warunek uczestnictwa w ofercie, a nie robić z tego, proszę Państwa, właśnie kryterium, które dało szansę oferentom podnosić cenę o kolejne 4 200 000. I teraz zauważcie, że jakoś się dziwnie zgadza. W przestrzeni publicznej krążyło, że mamy 40 milionów. Oba kryteria dały możliwość podniesienia ofert o 8 400 000 maksymalnie. I proszę, najniższa oferta wynosi 48 385 000. To nie jest przypadek. Proszę Państwa, moim zdaniem wiem, co mówię. Właśnie zastosowanie nieumiejętnie tych kryteriów spowodowało, że oferenci tak znacznie zawyżyli te oferty. I dzisiaj zastanawianie się, skąd znaleźć brakujące 6,2 miliona złotych, świadczy o tym, że my, proszę Państwa, działamy pod presją, że musimy to sortownie zbudować. Przypominam dyskusję, proszę nie uważać, że jeszcze czekam, ale przypominam mi dyskusję o budżecie. Musimy, proszę Państwa, Rio zaopiniowało poprawnie. Ten sam argument pada tylko w innej formie, że Szwajcarzy widzieli specyfikacje i nie mieli uwag. No Rio też widziało nasz budżet i nie miało uwag, bo opiniowało pod względem formalnym. Tak samo, proszę Państwa, Szwajcarzy, moim zdaniem, dobra specyfikacja trzymała się kupy, ale nie celowa. Z naszego punktu widzenia zupełnie niecelowo. Oczywiście zmieniły się nowe przepisy. Musi być jeszcze jedno kryterium od października inne niż cena. Ale nie pisze, jaka jest waga tego kryterium. Może być 1%, może być 0,1%. Formalnie musi być jakieś inne kryterium, ale tak naprawdę całe te gadanie, że muszą być inne kryteria niż cena, to są działania wymierzone przeciwko zamawiającemu, a to my. My jesteśmy zainteresowani, żeby cena była jak najniższa. Więc kryterium praktycznie wyłącznym powinna być cena, a jakieś dodatkowe o minimalnej wadze, żeby spełnić wymogi ustawy. To wszystko. Łącznie podsumowując, to mówię tak, proszę Państwa, 6 200 000 chce się znaleźć dodatkowo w kieszeniach obywateli. Powiem więcej, straty tej sortowni narastają. Ta sortownia, zgodnie z programem wykonalności, który kiedyś parę lat temu zrobiono w związku i znajduje się, przewidywała na początku około 2 milionów straty. Strata w związku obciąża gminy w proporcji do wniesionych udziałów. Proszę Państwa, z każdym dniem związkom, gminom, które należą do tego związku, będzie trudniej się wycofać, bo trzeba będzie zwrócić stratę w momencie wycofania. I to na koniec roku obrachunkowo, czyli gmina jak się wycofa w marcu, to proszę Państwa, stratę wykażą w grudniu i będzie musiała już po wycofaniu zwrócić znacznie większą karę niż się spodziewała. Z moim zdaniem mówię tak, proszę Państwa, chciałbym wyraźnie to powiedzieć, patrząc każdemu prosto w oczy, jeśli to możliwe, proszę Państwa, żeby nikt nie miał alibi, że nie wiedział. Proszę Państwa, dzisiaj ogłoszę publicznie, że moim zdaniem budowa sortowni dalsza to jest zwiększanie straty, które poniosą mieszkańcy naszego miasta i okolicznych gmin. Zgodnie z prawem, każda gmina może indywidualnie ubiegać się o miejsce składowania, o dostęp do regionalnego zakładu i powiem tak, Lubartów powinien zrezygnować z tego związku, wycofać się i szukać umieszczenia śmieci w innym ośrodku regionalnym niż ten, który sami chcemy zafundować. Słyszę, że trwają rozmowy z jakimś innym samorządem bądź innym podmiotem. Tak, proszę Państwa, generalnie mamy już sporo sortowni w okolicach i niedługo zacznie się walka między nimi o śmiecie. Po prostu każda z tych sortowni jest według mnie przeszacowana. Puławy, Dębry, każda z nich ma większą skalę przerobową możliwą. Mówię o Dębrynie i Puławach. I zostały zbudowane za niższe pieniądze. Puławy, 47 tysięcy ton, nasze 37 przewidywane, 47 milionów złotych. Dębry, 44 tysiące ton śmieci do części mechanicznej, my 37 i zbudowane za 45 milionów. 15 gmin tam należy, ilość ludzi zamieszkała gmina, która należy do związku w Bełżycach, 138 tysięcy, u nas 50. Puława, proszę Państwa, 180 tysięcy, a płacą ci ludzie po 9,50. I ledwo ta sortownia wychodzi na zero. Więc widzicie, że przy 50 tysiącach ludzi, przy takich cenach, przy takich kosztach budowy, nie ma żadnej szansy, żeby ta sortownia w latach bliskich i dalszych się zbilansowała. Będziemy ponosić coraz większe straty i będzie nam coraz gorzej się wycofać, ponieważ będzie na nas wisiała kara. Słyszę tu argument, że planuje się, że potem tą sortownię po jakimś czasie trzeba przekształcić niejako funkcjonowanie spółki prawa handlowego. Proszę Państwa, ja rozumiem, że to jest taka sugestia,
jakby ucieczki od odpowiedzialności, że, proszę Państwa, uciekniemy z kredytami, z długami z gmin do tej spółki. I obarczymy, proszę Państwa, tą spółkę długiem. W związku z tym gmina, miasto Lubaków nie będzie ponosić ewentualnie ryzyka związanego z potężnym długiem, który do tego czasu się pojawi. Tak samo zresztą gminy wiejskie. Proszę Państwa, mam takie pytanie. Czy uważacie jednostki kredytujące, banki za wariatów, za ludzi po prostu niekompetentnych, którzy nie pilnują swojego interesu? Przecież jeśli jakaś instytucja, proszę Państwa, kredytująca udzieli nam kredytu, proszę Państwa, a musimy znaleźć 24% udziału własnego, proszę policzyć od 48 385 tysięcy 24%. Ile to wynosi? No 12 milionów złotych. To proszę Państwa, to jeśli ktoś udzieli nam czwarta kredytu tej wielkości bądź zbliżonego i my nagle powiemy tak, proszę Państwa, od dzisiaj my już nie płacimy, tylko otworzyliśmy spółkę i spółka będzie spłacać ten kredyt. No bank powie prawdopodobnie, dobrze, okej. Okay. Ale bank na pewno zarządza gwarancji. Czyli proszę Państwa, przeniesienia hipoteki, czyli proszę Państwa, przewłaszczenia majątku i poręczenia. Czy tak naprawdę, bo inaczej, to nie będzie miało gwarancji, że ten kredyt będzie zwrócony. I tak naprawdę nie zniesie się odpowiedzialności kredytowej ze strony gmin, które, proszę Państwa, to są sobie zbudowały. Więc moim zdaniem, póki jeszcze czas, dajmy sobie spokój z tym związkiem, rozwiążmy to, gospodarkę śmieciową przekażmy do PGK-u, proszę Państwa, Lubartowskiego i proszę Państwa, i ucieknijmy póki się da. Natomiast my dzisiaj dajemy perspektywę naszym gminom i naszemu miastu, że zadłużenie będzie coraz większe i utrudni coraz bardziej rozstanie się, rozwód z tym związkiem. Przykład choćby taki klasyczny, trochę inne beczki, ale moim zdaniem taki pragmatyczny, to jest ten budynek po sklepie na placu przed urzędem miasta. Kupiono za 450 tysięcy i teraz wszystkim szkoda go rozebrać. No bo kupiono go za taką kwotę, to jak to rozbierać? No, nie ma sensu, nie gospodarza, proszę Państwa. Proponuję mówić bezpośrednio tylko do tematu. Nie mówmy o budynkach innych, mówmy bezpośrednio o tym punkcie. Bo to rozumiem, więc proszę Państwa, no tu nie chcę zgubić wątku, to chyba się nie uda, żeby go zgubić. I mówię tak, proszę Państwa, z uwagi na kwestie własnościowe ukrywane do tej pory przed nas, w przestrzeni publicznej chodziły już tam do roku jakieś plotki, przynajmniej ja je słyszałem bez nazwisk, ale proszę Państwa, okazuje się, że ta wiedza była kwita, tylko że na przykład ten program funkcjonalno-użytkowy ma 121 stron, specyfikacja 100 stron, projekt umowy 100 stron, ponad 500 stron dokumentacji leży na stronie wykup. Kto to przeczyta? Obawiam się, że również ci odpowiedzialni za ten związek chyba nie dokładnie się zapoznali z treścią tych dokumentów. Nie kierując jakby, proszę Państwa, personalnych przytyczków, czy jakichś osobistych odniesień. No pamiętaj, skupmy się na problemie, a on pokazuje wyraźnie. Ta sortownia jest źle, proszę Państwa, inwestowana, źle prowadzona i prowadzi do olbrzymich, potencjalnych i już dzisiaj wymierzalnych strat. Zrezygnujmy z tego każdy argument, że prowadzimy rozmowy. Proszę Państwa, co to znaczy w sensie praktycznym, że prowadzimy rozmowy? Zakończy się pozytywnie bądź nie, a nawet jeśli, to dzisiaj podjęliśmy decyzję o budowę sortowni. Dzisiaj, proszę Państwa, żeśmy ogłosili przetarg i już prawie żeśmy go rozstrzygnęli. Więc pytanie, chcemy podejmować decyzję o takiej wadze, w zależności od zdarzeń przypuszczalnie się proszę Państwa, dziejących, nie możemy gdybać, nie możemy się zdawać na bieg wydarzeń, musimy wiedzieć. Dzisiaj wiem i Państwu to przekazuję, że ta sortownia nie ma sensu i w świetle prawa należy z niej natychmiast zrezygnować. Jeśli będzie podjęta inna decyzja, proszę Państwa, nie ja na szczęście w pewnym zakresie tam nie odpowiadam, ale w tej części, której odpowiadam jako Wasz delegat, to mówię. Sprawy miasta w tym związku idą źle i należy je przerwać. Należy unieważnić ten przetarg. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Radny Wróblewski się zgłasza, proszę. Proszę Państwa, jeżeli tak będzie wygodnie, to proszę bardzo o odpowiedź. Szanowni Państwo, może mnie na wszystkie wątpliwości, które tutaj padły z tego miejsca, uda mi się odpowiedzieć, ale przynajmniej postaram się na kilka z nich
podać fakty, o których chyba mój przedmówca też nie wiedział. Jeśli chodzi o własność gruntu i tą działkę, którą w tej chwili wyłączyliśmy spod budowy sortowni. W momencie, kiedy zostało uzgodnione pomiędzy samorządami, pomiędzy Związkiem a Samorządem Lubelskim, że ten teren zostanie nam przekazany, przystąpiliśmy do zajmowania się dokumentacją tego terenu. I to pracownicy Związku wykryli fakt taki, o czym nie wiedział użytkujący, czyli ludny, że na ich terenie jest działka, której Samorząd Lubelski nie jest właścicielem, a zamierzają ją przekazać. W związku z tym zwróciliśmy się do Samorządu Lubelskiego, miasta Lublin, o uregulowanie tej sytuacji. Bo kto by miał to regulować? Przecież to był obszar wyłączony spod kwatery składowiska, jako teren przyległy. W domyśle całość była zarządzana, była własnością miasta Lublin, więc tylko Lublin mógł z tego wybrnąć. Lublin przystąpił do negocjacji z właścicielem tej działki, który prawdopodobnie też się dowiedział, że ma tam jakąś nieruchomość dopiero w tym momencie. I kiedy nam już mówiono, że jest umówiony, znaliśmy termin zawarcia umowy notariusza, okazało się, że ktoś ubiegł miasto Lublin i podkupił tą działkę. W celach, wiadomo, podjęte zostały próby rozmów z nowym właścicielem, jednak warunki, jakie zostały zaproponowane przez tego właściciela, przekraczały możliwości, a w ogóle wyobrażenia. Także nikt rozsądny, odpowiedzialny nie przystąpił na takie warunki. Ale nie jest prawdą, że nie przewidujemy wykorzystania tej działki, ponieważ miasto Lublin na tej działce ma własne obiekty. Jest to stacja trafo, jest agregat, część agregatu. Miasto Lublin przystąpiło do podziału tej działki. Uzyskało z gminy Lubartów warunki, od tych opinie, od tej opinii właściciel się odwołał do samorządowego kolegium odwoławczego, przegrał tam i Lublin jest na etapie podziału, żeby wywłaszczyć swoją część. Jeśli działka zostanie podzielona, więc ta działka, część środkowa pozostanie do wzięcia i albo zostanie odkupiona za rozsądną cenę, albo również można przystąpić do jej wywłaszczenia. Gdybyśmy tą procedurę przez to odkładali nasze działania, to do dzisiaj nie byłoby żadnego dokumentu pozwalającego na realizację tej sortowni. I to, że dzisiaj ona jest zaprojektowana na dwóch sąsiadujących działkach, na pewno utrudni funkcjonowanie. Ale nie przekreśla istotnego celu, bo sortownia nie służy temu, żeby była dobra komunikacja pomiędzy jej elementami, ale po to, żeby uzyskać efekt ekologiczny w postaci przetwarzania dostarczonych do niej odpadów, a ten zostanie zachowany. My mamy jakby dużo, może więcej pokory, mówię ja i pracownicy biura i nie jesteśmy aż tak przekonani co do swojej wiedzy, mądrości, doświadczenia, dlatego posiłkujemy się, to jest normalne, zgodne z przepisami, osobami, które mają w tych tematach coś do powiedzenia. Nasze dokumenty badali i samą lokalizację, była wizja lokalna, badali eksperci z ministerstwa, wynajęci eksperci z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z władzy wdrażającej programy europejskie jako instytucji pośredniczących, badali Szwajcarzy, inspektorem nadzoru, który pracował przy specyfikacji, który uzgadniał program funkcjonalny użytkowy, jest osoba, która nadzorowała inwestycje zakłady zagospodarowania odpadów w Zamościu, w Chełmie i jeszcze innych. Przy budowie autorem programu funkcjonalno-użytkowego jest również
firma, która zbudowała, zaprojektowała kilka większych zakładów, teraz buduje wielocinie w terminie krótszym niż u nas przewidywany, dlatego no, z całym szacunkiem, ale jako pracownika związku bardziej do mnie przemawiają rekomendacje tych osób, które jakby siedzą w tej branży od lat i coś im się udało zbudować, coś co funkcjonuje. Także ta działka sporna jest w perspektywie, nie możemy o niej mówić, że my ją całkowicie przekreślamy. Wiemy już i to, no nie wiem, może nie powinienem mówić, ale są sygnały od właściciela, że już pięknie, że już mówi o zdecydowanie, przedtem nie było mowy o sprzedaży, teraz już jest mowa o sprzedaży. Jeszcze kwota jest zbyt duża, ale on widzi też, że i bez tej działki sobie poradzimy, być może w niedługim czasie ta działka będzie do wzięcia, ale to są jakby takie czynności, które dzieją się obok, ale o których pamiętamy. Jeszcze tylko dwie sprawy, o których sobie zapisałem, że każda gmina może sobie ubiegać o instalację regionalną. Gmina może wskazać instalację regionalną, jeśli będzie miała z nią umowę, albo zdecyduje o tym przedsiębiorca. Jeśli instalacja tą firmę przyjmie. W regionie centralnym mamy w tej chwili dwie instalacje regionalne, czynne. Instalacja Comeco i instalacja Sita Lublin. Instalacja Sita przestaje działać z końcem bieżącego roku, ze względu na fakt, że znajduje się w pobliżu osiedla mieszkaniowego w Lublinie. Pozostaje jedna prywatna instalacja regionalna, która staje się monopolistą, gdybyśmy tej instalacji nie zbudowali. Może dowolnie kształtować ceny, nie mając konkurencji, może też dowolnie regulować strumień odpadów. Może wziąć od tego, a drugim wydać zaświadczenie, że nie może przyjąć ze względu na brak mocy przerobowej. No i wtedy powstaje problem właśnie tych gmin czy samorządów, które mają na swoim terenie te odpady. Co do spółki, która w jakimś terminie ma powstać. Otóż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy publicznej, takim zakładem, który jest dofinansowany ze środków zewnętrznych, powinna zarządzać spółką, musi zarządzać spółka na określonych zasadach zawartych w umowie spółki. I druga sprawa, ponieważ o tym przeniesieniu kredytu z bankami prowadzone były rozmowy i banki nie widzą problemu, żeby zawrzeć to w umowie, bądź później przenieść te zobowiązania kredytowe. Na te sprawy mogłem odpowiedzieć, jeśli coś pozostało, to może ktoś może odpowiedzieć. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, Radny Wróblewski. Dziękuję bardzo. Chciałem na początku podziękować panu radnym Gregorowiczowi za takie krytyczne analizy, czy tak krytyczne informacje. Ona jest nam jak najbardziej potrzebna. Ja mam kilka pytań. Może nie wszystkie pytania, które chciałem zadać, ale tak jak nie myślę sobie po wysłuchaniu jednej drugiej wypowiedzi, więc jeżeli pan dyrektor pan również pozwolił, to ja te pytania zadam. Pierwsze, czy to jest działo? Słyszałem o tym, że nie jest zagrożona budowa zakładu zakładowania odpadów i że on powstanie. Kiedy może się spodziewać, że ten zakład w końcu powstanie? Po drugie, co się będzie działo, gdyby związek zdecydował o unieważnieniu tego przetargu i ogłoszeniu nowego? O ile wydłuży to okres oczekiwania na wykonanie zakładu zakładowania odpadów i czy wtedy istniałoby zagrożenie, że nie wyrobimy się w ramach umowy podpisanej o dotacji ze Szwajcarami? To jest pytanie. Po trzecie, jaki będzie skutek finansowy budowy zakładu zakładowania odpadów dla mieszkańców, którzy obecnie płacą za odpady, na mieszkańców miasta i mieszkańców związku? Czy te opłaty wzrosną? Czy koszty związane z zagospodarowaniem odpadów wzrosną? Czy raczej spadną w stosunku do kosztów obecnych? Po czwarte,
czy obecnie, ponieważ pojawiają się różne informacje już w prasie dzisiejszej, w prasie lokalnej, mam takie wątpliwości, czy obecnie wpływy z opłat z zagospodarowania odpadów pokrywają wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem tego systemu, tych opłat pobieranych od mieszkańców, czy nie? Ale, nie, ale tych naliczonych, już nie takich, które wpływają, bo nie to chodzi. I wobec tego, jaki jest zapotrzebowanie, o ile one powinny wzrosnąć, ile powinny wynosić, żeby pokrywały te koszty. I ostatnie pytanie dotyczy naszego porozumienia z gminą Lubartu związanego ze zmianą lokalizacji zagospodarowania odpadów. Przypominam Państwu, że w 2010-2011 roku takie porozumienie, miasto Lubartu, znaczy upoważniłem Pana Burmistrza, Radę Miasta, niejednogłośnie było jeszcze spór tutaj w tym miejscu do podpisania takiego porozumienia, zgodnie z którym miasto w zamian za zgodę na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, planistycznego w tym miejscu, na terenie gminy Lubartu, budowy zakładu, zobowiązało się do pewnych przysporzeń na rzecz gminy Lubartu. Chodziło o kwestię przyjęcia dzieci do szkół, kwestię rozliczenia za te szkoły i innych tego typu działań. Więc mam pytanie, jakie do tej pory koszty, znaczy, jak jest wartość tych przysporzeń na rzecz gminy Lubartu z naszej strony, związane z budową, znaczy z planowaniem budowy tego zakładu do momentu, kiedy ten zakład też nie powstał de facto, tylko rozpoczęliśmy planowanie procesu inwestycyjnego. Oczywiście nie musi być odpowiedzi dzisiaj, bo to ciężko jest ująć. Natomiast na te pierwsze cztery pytania bym był bardzo wdzięczny za udzielenie odpowiedzi. I jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. To jest tak, że Komisja Budżetowa również dostrzega cały taki problem i chcielibyśmy poznać koszty alternatywne, czyli jakie są możliwości, jakie są z tym koszty rozwiązania tego problemu budowy zakładu zagospodarowania odpadów. I w drugiej połowie marca, już tak mówiliśmy, bardzo zapraszamy pana dyrektora związku i pana burmistrza do wyznania komisji. Tam chcielibyśmy porozmawiać o różnych scenariuszach, które są i skutkach finansowych tych scenariuszy, które będą. Dziękuję panu radnemu. Jakby pan dyrektor mógł poczekać, bo to radny Ścisek, który zgłosił się kolejny do zapytania, wskazuje, że ma pytania prawie że tożsame z pytaniami radnego, więc wydaje mi się, że będzie to łatwiejsze. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Z uwagą wysłuchałem tutaj wystąpienia i Pana Burmistrza Szumca, i Pana Dyrektora Olesiejuka, a także radnych, którzy wypowiadali się w tej sprawie. Rzeczywiście problem śmieci bardzo ważny i to rozwiązanie tego problemu śmieciowego przez lata rodziło się i rodzi się w bólach, jak widać. Ale myślę, że i ta nowa ustawa, o której tutaj pan Szumiec mówił, i nowela tej ustawy jednak wprowadziła postęp w sprawie w ogóle gospodarowania śmieciami w naszym kraju. Bo choć pan Szumiec powiedział, że spowodowała ona, że płacimy drożej za śmieci, rzeczywiście pewnie dla wielu mieszkańców tak jest, to jednak nowa ustawa dała nową jakość, która w tej chwili obowiązuje. O czym myślę? Przede wszystkim my jako mieszkańcy, jako samorząd, jako miasto, musimy w tej chwili te śmieci sortować. Do tej pory takiego obowiązku nie było, ta nowa ustawa nakłada na nas ten obowiązek. Co dalej? No wszyscy płacimy jednakową opłatę śmieciową, bo to walczyliśmy na tej sali jeszcze przed obowiązywaniem nowej ustawy w 2013 roku. Na tej sali toczyły się boje, żeby właśnie podatek śmieciowy był wprowadzony. W tej chwili każdy mieszkaniec ten podatek śmieciowy jednakowo płaci. To jest sprawiedliwe, bo każdy śmieci produkuje. Dalej, no przecież związek został powołany w pewnym celu. Ten związek został powołany już kilka ładnych lat temu. Nie wiem, panie dyrektorze, ile pan jest dyrektorem. Myślę, że około 10 lat. I poprzednie władze, poprzednie samorządy, poprzedni burmistrzowie zdecydowali, że związek ma rozwiązywać, może nie rozwiązywać, ma się zająć budową instalacji sortowania śmieci. Więc 10 lat istnienia związku i nie można teraz tak pyknąć i powiedzieć, rozwiązujemy związek, no bo on w jakimś celu został powołany. Natomiast uważam, że pewnym sprawom trzeba się przyjrzeć i przedyskutować te sprawy. Ale wracając do tego tematu. Ta nowa
ustawa śmieciowa spowodowała, że musimy zająć się problemami dzikich wysypisk, które są rekultywowane przez związek, że związek zajmuje się sprawem utylizowania niebezpiecznego eternitu. Także wielki krok do przodu i myślę, że przy starych rozwiązaniach prawnych tego kroku byśmy nie zrobili. Byśmy tkwili w takiej próżni, jeśli chodzi o te problemy śmieciowe. I teraz tak. Ja oceniając tu pracę związku i sposób zagospodarowania odpadów, jeśli chodzi o domki jednorodzinne, mam ocenę pozytywną i podobnie moi sąsiedzi. Śmieci są wywożone na czas, mamy pojemniki, dostajemy worki i w zasadzie to, co się zmieniło, to na pozytywne. Bo mamy przoki, gdzie możemy codziennie odwieźć te śmieci, również w sobotę do wieczora i korzystamy z tych rozwiązań, które daje nam tutaj związek i daje ta ustawa, którą związek realizuje. Jeśli chodzi o opłaty, również opłaty w naszym mieście 6 zł nie są to w porównaniu z innymi samorządami opłaty wygórowane. Ja słyszę o stawkach zdecydowanie wyższych. Natomiast tutaj dowiaduję się z analizy pana dyrektora, że te opłaty wprowadzone do domków jednorodzinnych no, są zdecydowanie za niskie i nie pokrywają kosztów. Tu wysłuchałem, że do końca lipca 2014 roku koszt przetargu to była kwota 43 249 zł, za które usługodawca zgodził się wywozić właśnie śmieci z domków jednorodzinnych. I ta kwota jest zdecydowanie za niska, bo nowy przetarg przyniósł nową kwotę 106 tysięcy, czyli dwukrotnie wyższą. I mam w związku z tym zapytanie, czy co to oznacza dla mieszkańców domków prywatnych, czy te opłaty wzrosną tak jak tutaj wzrosła ta kwota przetargu za wywożenie śmieci, czy co najmniej dwukrotnie. Byłaby to przykra informacja dla mieszkańców, którzy przyzwyczaili się do tej kwoty, która jest i liczyli, że ta kwota będzie stabilna. Co dalej? Chciałem się zapytać, kolejne pytanie, skąd weźmiemy środki na budowę nowej instalacji właśnie w Rokitnie, bo wiemy, że Szwajcarzy przekazali określoną kwotę i ona, tak jak tutaj wynika z tych przetargów, będzie niewystarczająca, czyli zabraknie co najmniej kilku, a może kilkunastu milionów. No przecież te środki trzeba będzie skądś wziąć, pewnie z budżetu miasta też naszego Lubartowa. Chciałem się więc konkretnie dopytać, ile tych środków zabraknie? Ile trzeba będzie wygenerować środków na budowę właśnie nowej instalacji? Wysłuchałem też z uwagą tutaj informacji pana Szumca, że taką instalację wybudowano we Włodawie za 12 milionów. Zdecydowanie niższa kwota, kilkakrotnie niższa, a jednak zaspokaja potrzeby miasta, no niewiele mniejszego od Lubartowa, bo Włodawa liczy 15 tysięcy. Strumień 1/4, co do tego strumienia, od razu panu odpowiadam, że tak z ciekawością przeczytałem taki artykuł odnośnie demografii naszego regionu całego lubelskiego i w ciągu 35 lat, takie są prognozy, że liczba mieszkańców regionu lubelskiego zmaleje o 20%, więc z tych 54 tysięcy może za 30 lat być 40 tysięcy i też ten strumień do końca nie jest pewny, jaki będzie. Także poproszę o odpowiedź na te dwa moje pytania. Dziękujemy. Poprosimy teraz o odpowiedź, bo tak żeśmy się mówili i później Radny Polimańczuk. Jeśli chodzi o datę powstania zakładu, zgodnie z tabelą kroków milowych, jaką posługujemy się w umowie ze Szwajcarami, zakład powinien być rozliczony do 2016 roku. Do końca 2016 roku. Wtedy powinna być zapłacona ostatnia faktura. Natomiast
rozruch technologiczny, jeśli się uda, no to wcześniej, ale już nie za pieniądze szwajcarskie. Oczywiście to już ma się znaleźć w tych środkach własnych. Do końca 16 roku. Dlatego w tabeli kroków milowych występuje listopad, 30 listopad 2016 roku jako rozruch technologiczny i, no i tego musimy się trzymać. Natomiast kwestia unieważnienia przetargu i jaki skutek. No, my zobowiązaliśmy się w stosunku do instytucji pośredniczących i strony szwajcarskiej, że umowa zostanie podpisana również w terminie wynikającym z tabeli kroków milowych i ten przetarg powinien się zakończyć do 27 lutego 2015 roku. Tutaj już mamy poślizg, Szwajcarzy nas pytają, co się dzieje, więc każde następne opóźnienie powoduje to, że jesteśmy coraz bliżej niewykonania w ogóle zadań wynikających z tabeli kroków milowych. 30 września 2015 roku mają się rozpocząć prace budowlane i projektowe i budowlane zgodnie z harmonogramem, więc jakby następny przetarg skutkuje tym, że ten termin byłby zagrożony. I musimy jeszcze brać pod uwagę, że mogą nastąpić protesty. Ale każdą z tych spraw, czyli nowy przetarg, czy przesunięcie terminów tabeli kroków milowych, można negocjować ze Szwajcarami, z instytucjami pośredniczącymi, ale ja tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy zgodzą się, czy powiedzą nam, no dziękuję, to już wyczerpaliście naszą cierpliwość. Jaki skutek dla mieszkańców miała być, czy będzie miała ta sortownia? Bo chyba tak to brzmiało pytanie, albo jej brak. Myślę, że w części to już powiedziałem, że jeśli tej sortowni nie będzie, sortowni nadzorowanej przez gminy czy przez związek, a pozostanie tylko instalacja prywatna Comeco, no to wiadomo, wskazujemy się na monopol. Tutaj mamy o pewien poziom bezpieczeństwa mieszkańców, ponieważ mamy wpływ na wiele rzeczy związanych z funkcjonowaniem tej sortowni. No, czy zatrudnienie, czy jej modernizację, czy też nawet ceny, czy poziom zysku. No i fakt, że bliżej nam zawsze do Rokitna niż do Lublina. Natomiast czy będzie bezpośredni wpływ na opłatę, którą będą mieszkańcy ponosili? No bezpośredniego nie można powiedzieć, że będzie miała bezpośredni, natomiast będzie elementem ceny, jaką zaproponuje wykonawca z przetargu. I będzie tenże wykonawca wybierał się, będą te dwie instalacje. Jeśli będzie odbierał odpady w Lubartowej, zakładając, będzie miał cenę identyczną, bo tak może być, niż w Comeco, no to na pewno wybierze naszą sortownię, bo ma bliżej. Przynajmniej o godzinę zaoszczędzi czas i kilometr. A z natury firm komunalnych nie wynika chęć zysku, ale zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Więc siłą rzeczy nie będziemy dążyć, czy zarządzający sortownią nie będzie dążył do maksymalizacji zysku, no bo nie w tym rzecz, tylko będzie dążył do tego, żeby zachować pewne bezpieczeństwo. Natomiast jeśli taki zysk, bo on powinien być w spółce, powstanie, o tym też będzie decydowała czy zgromadzenie związku, zarząd, on może być jakby skierowany, zawrócony z powrotem do związku, również może być przeznaczony jakby na dopłaty do systemu gospodarowania odpadami, bo na bramie tak zwanej
dla wszystkich stawka musi być jednakowa. Natomiast jeśli zakład związkowy wygeneruje zysk, to ten zysk, jak z każdej spółki, której właścicielem jest samorząd, może wrócić wolą tego samorządu, czyli wolą zgromadzenia, z powrotem do budżetu i być skierowany na ważne cele, w tym również na dofinansowanie gospodarki odpadami, bo ustawa o utrzymaniu czystości taką możliwość przewiduje. Że wpływy z opłat nie pokrywają. Rzeczywiście niewiele osób, które są w tej chwili na tej sali, było na konsultacjach. Ja powiem, że z biura związku wyszła kalkulacja w wysokości 11 zł. Tu na tej sali pierwsza stawka, jaka padła, była 8 zł. Jednak występując na obradach wszystkich rad członkowskich gmin, no niestety było dążenie w dół, żeby stawki zminimalizować, bo pokażemy przedsiębiorcom, że mamy dużo pieniędzy i oni to wykorzystają. Więc wolą również, no może nie państwa, ale radnych poprzedniej kadencji, takie stawki zostały ustalone. One rzeczywiście przez rok utrzymały się, no ale niestety dalej nie. I z kalkulacji wynika, że to też chyba już mówiłem, że należy te stawki podnieść dokładnie na 11 i 12 zł, czyli mają być podwójnie, bądź może samorząd dopłacić do systemu z własnego budżetu. Te dwie rzeczy są możliwe i dopuszczalne przepisami. Nie mówię, że akurat tutaj zabiegamy o jakieś... Nie. Zwykle nieszartowane są podwójnie. 11,22 albo 12,24, ale to jest jakby w fazie propozycji. Na to jest podkład i kalkulacja. Natomiast jaka będzie wola... Tak. Środki na budowę instalacji to chyba się nie czuł tutaj kompetentny, jeśli mowa o środkach na budowę instalacji, bo one są, wiem, że są potrzebne, ale o zdobywaniu nie chciałbym mówić, może tylko do Włodawy. Według tej oferty najbliższej przetargowej zabraknie co do budżetu 6 milionów złotych. Natomiast jeszcze do Włodawy chciałbym się odnieść tylko, że rzeczywiście oni mają tą instalację tańszą, zbudowaną ze środków RPO, zaczęli dosyć wcześnie nie budować. Myślę, że dzisiaj to nie byłaby to instalacja regionalna, no tak im się udało. Natomiast w przepisach funkcjonuje takie określenie jak najlepsza dostępna technologia i wszyscy... Przepraszam panie dyrektorze, ja proszę szanownych radnych, żeby słuchać, o czym mówi pan dyrektor. To są ważne rzeczy, żeby nie było potem pytań powtarzających się chociażby, jeżeli chodzi o te odpowiedzi, które padają. Radny Polichańczuk tutaj, prosiłbym też, dobrze, żebyście tam, bo z tej strony również była dyskusja, tak nie tylko, że z jednej, ale prosiłbym naprawdę wsłuchiwać się i szanować gości. Także wszyscy darczyńcy wymagają, żeby te technologie były najbardziej nowoczesne, najlepsze dostępne, no tak to jest opisane, i według naszej wiedzy i wiedzy tych osób, o których mówiłem, które pracowały przy dokumentach, ten zakład na podstawie danych z programu funkcjonalno-użytkowego takie wymagania spełnia. Dlatego tyle kosztuje. To jest również związane z tym, że również będąc we Włodawie, no usłyszeliśmy tak między wierszami, że jest jakiś tam proces, bo coś tam nie funkcjonuje, coś się zacina. My chcemy tego uniknąć i chcemy, żeby urządzenia, które są wymagane w tej linii, były naprawdę nowoczesne, sprawdzone i rokujące bezawaryjną pracę.